10 tysięcy łap i robimy to na kolejnych filmach. Siemano, witamy. Słuchajcie, dzisiaj następny odcinek z... Mystery Boxem, słuchajcie, i to jest Mystery Box za... Nie mogę powiedzieć za ile. Nie może, Ewa nie może powiedzieć, to... Ale jest to Mystery Box, który był nazwany dla niej. To jest dla niej? Tak, że niby jakiś prezent, jak ktoś nie ma pomysłu na prezent, nie pokazuj, bo to wszystkie dane są. Aha. Ktoś nie ma pomysłu na prezent, to jest taki właśnie prezent dla niej. Ej, eleganckie, fajne to, fajne, słuchajcie, oczywiście... Jak opakowany! Oczywiście, zostawcie łapkę w górę, jak chcecie kolejny Mystery Box. No i co? Zrobimy sobie taki challenge może. Tak, mamy tutaj taki szaliczek. Mamy taki szaliczek i tym szaliczkiem ja sobie zawiążę tutaj oczy. Rafał będzie otwierał Mystery Boxa. No, i dobra. Skoro to jest Mystery Box, czyli to jest taki Mystery Box challenge, no nie? Tak, zawiążę sobie oczy, Rafał będzie podawał mi rzeczy i ja będę miała zadanie zgadnąć, co tam jest. Także otwieraj, może to po jak opakowany, ktoś się postarał, bo ładnie. Czujesz ten zapach? Taką babcią pachnie, nie? No. Szczęka może jakaś. Coś? Może ci się przydać. Za chwilę. Za chwilę zobaczycie, jak to jest opakowane ładnie, masakra. No. Ty już tam wiąż oczy, wiążemy oczy. Nie, zobaczcie, jak to wygląda i no tyle. Dobra. To jest taka mieszanka kościelna w niedzielę. Tyle kobiet się tak maluje, no nie? Że to normalnie w kościele to wszyscy padają, no nie? I tu jest dokładnie taki zapach. Dawaj, bardzo mi trafało. Ale powiem wam, to jest mega ciekawie zapakowane. Słuchajcie, pokażę, jest to Mystery Box, 125 zł. O, no to wiecie, za ile to kosztuje. Zobaczmy, co to jest. Jakieś bombki. Ja tu obstawiam jakieś kuchenne rzeczy, ale dobra. Następny Mystery Box będzie już droższy niż ostatni, niż ten pierwszy, tak? No. Ten miał przyjść pierwszy, ale niestety nie zdążył, tak, dlatego nagramy tego w drugiej kolejności. Dobra. Ej, ale ładnie to jest naprawdę zapakowane. No, ja już nie widzę tu nic. Jest jeszcze Honiar. Myślałem, że Honda jakaś taka. Dobra, lecimy, otwieramy. Ja wam nie pokażę, co jest w środku. Ewela będzie wyciągać po jednej rzeczy. Podaj mi do ręki. Ja cię kręcę, ja nie mogę. To jest tylko twoją reakcję, czekaj. Zobacz twoją reakcję. Nie. Ej. No? Twoją reakcję zobacz, dobra? Myślę, że będzie śmiesznie. Będzie śmiesznie? No dobra. Ewela, ty, ja zabieram twój zbierak. Nie, podaj mi tylko. Zabieram twój zbierak. No. I widzowie teraz piszą, gdzie mam skierować. Nie, no żartuję, dobra. Lećmy od najlepszej rzeczy. Tylko pokaż, żeby oni to też widzieli do kamery. No właśnie, ja nie chcę, żeby oni widzieli, co jest. Ale dobra, no dobra. Ewela będzie, ja tu mam dwa paluszki i ty mi dwa, te do góry. I lecimy po, te do góry, albo schowaj, nie, te schowaj i dwa paluszki. I powoli, powoli, ja wiem, że ty chcesz wszystko naraz. Ja wiem, że ty chcesz wszystko naraz. Ja się boję. O. Co to może być? Czekaj, ja pokażę. O fu, ci się wysypało z tego jakiś brokat. No, to chyba było pod meblami. Zobaczcie, co to jest. W ogóle piszcie w komentarzach wszystkie rzeczy, tak jakby w komentarzu i będziemy przypinać serduszka dla tych osób, które wszystkie rzeczy napiszą. Ja myślę... No, co to jest? Co to może być? Jakieś dwie rzeczy. Jakieś na przykład do paznokci coś. No. Tak? No, jakieś tak. Naklejki do paznokci, tak? Tak, naklejki do paznokci. A naprawdę? No, brawo dla Eweli, zgadła! Startowałem. Co to jest? Nie wiem. Ja później to są dwie pompki na choinkę. Na to wygląda, że to są dwie pompki. Jak to ja otwieram, czekaj za mnie, bo chcę zobaczyć. No. Zamykamy. To są dwie bombeczki. To są bombki, serio? Nie, takie bombki, nie? Takie na choinkę chyba, nie? To jest chyba, przykłada się i się maluje sprayem jakimś czy coś. A to nie bombka na choinkę? To wygląda, a to chyba się przykłada do czegoś i to można, pokażę na nazwiska, jak to wygląda i można sprayem chyba pomalować. Dobra, uwaga, zabieram zbierak Fortnite'owy i tak, lećmy, może kolejny ten. Dobra, stop, ty już wzięłaś, ty już wzięłaś i... O, patrzcie się, słuchajcie, tak, to było kupione w tym roku, niech tam, no, o, tutaj, zobaczcie. Jakiś jak królik wuksy. Zobaczcie, dobra, Ewela, uważaj. To jest taka torebka na zakupy, tak? Tak, to jest torebka na zakupy, słuchajcie. Otwieranie Euro 2012. Co to jest? Mówiłam, że torebki. Czy to bajki są? No torba na zakupy, dobrze powiedziałam. Co ty wiedziałaś, że to torba? No, właśnie o takim czymś myślałam. Tu się zamarzę, albo ósemkę się zrobi z dwójki.
I będzie, to dobra, lećmy dalej. Proszę bardzo. Strugaczka. Nie, to nie jest strugaczka. To jest. Pokaż, ja tu muszę widzieć. Zobaczcie, to jest foremka do ciasta chyba, nie? Albo do piaskownicy. W zależności jaki wiek. Zatem myślałam, że coś jest ciekawego. Chodź, dawaj dalej. Bierz swój zbierak, dawaj. I może teraz. Czekaj, teraz to ja wyciągnę, słuchajcie. Nie, byś mi dał taki prezent, to bym się ucieszyła. Patrzcie się. I to chyba będzie na kolejnym filmie, tak mi się wydaje, to co ja tutaj teraz wziąłem. No dalej. Użyjemy tego, może nie tego akurat, i zrobimy to na Eweli. Jak chcecie to... Tyś nic nie słuchasz. Słuchajcie, Ewela na pewno nie będzie chciała, także proszę was, ja zawsze o tym marzyłem, żeby Ewela właśnie zrobiła to, więc zostawcie... Ile łapek? Za ile się zgodzisz? Za 10 tysięcy. Wygląda to tak, jakbyśmy się już dogadali, ale to jest przy was otwarte. 10 tysięcy łap i robimy to na kolejnych filmach. Boję się. Ty, no, powiększa, no, uwaga, ja uwaga, zrób taki koszyczek z rąk. To powiększenie ust. Kto sobie... Co ty gadasz w ogóle? Farba do włosów? Skąd wiesz, że farba do włosów? Skąd wiesz, że farba do... Czekaj. Skąd wiesz, że farba do włosów? Słuchajcie, różowa farba do włosów dla Eweli. Jedziemy na kolejnym odcinku. Używamy różowej farby. I Ewela farbnik do włosów. Mogą wywoływać silne reakcje alergiczne. To mam przerobane ja w takim razie. Dobra, lecimy. Tu już niewiele zostało, ale są ciekawsze rzeczy. Teraz no, Ewela, tu. No. Co to takiego, Ewelka? No, co to takiego? Jakieś... opakowanie jakiejś babeczki. Nie, chyba na kostki do lodu dokładnie. Czekajcie, to jest chyba na kostki do lodu. To jest liść. Tam jest coś liściowego? Może nie ma butelek tutaj. Zobaczcie, tu mamy jakiegoś liścia. Tam to jest takie... to tworzy zapach. Terrybox dla niego nie będzie. Zrobimy takie babeczki. Dobra, następna. Dawaj. Jak ninja wyglądasz teraz? A, bo będziesz za tydzień. A, to co jest zupełnie nie takie, tak? Tak, to jest zapach elegancki. Dezodorant. Wypróbujmy go. Nie, to poczekaj, pokaż. Lakier do włosów. No, rzeczywiście ja nie używam lakieru do włosów, także... Nie, jak? Aha, to farba jest, to lakier. Dobra, już jeszcze tam rzeczy jest? Nie, już jeszcze cztery, ostatnie cztery. Pamiętajcie, że przypinamy serduszka, jak napiszecie wszystkie rzeczy. Spray. Efekt syrenki. To jest efekt syrenki na włosach. Słuchajcie, wiecie co to jest? Fajnie, czekaj, to jest do włosów? No. Możemy spróbować? Nie! Dlaczego? No, ostatnio mówię ja? Ej, słuchajcie, zobaczcie, tutaj wam pokażę. Rafał tutaj popsikał. To jest takie jakby niebieskie coś, takie... Ej, dobra, bo wykorzystasz. To jest takie jakby mieniące się, coś tak jakby mieniące się włosy, nie? No. Także możemy przetestować na włosach, co Rafała? O, dobra. Jak wiecie, 20 tysięcy złotych, to na włosach Rafała testujemy efekt syrenki. Na koniec zostawiamy taką rzecz, że po prostu no, szok. Do picia. No, chciałaś sobie to kupić w Anglii, pamiętasz? A to jest za friko. Teraz masz za friko, proszę bardzo. Jak to za 25 złotych? To jest słoik do picia. Kolejnie lećmy tutaj. Ej, to chyba więcej to kosztowało niż ten. Więcej chodzenia po domu. No. Matka ochronna do ust. No nie, już zmarły, że się tym nie wiadomo co to jest, się używane poki. Co ty to... Czy jak myślisz, jak oni te mistery boksy robią? Że co? Że laptopy wkładają do tego? Co ty to? Dobra, no. I słuchajcie, to już... A jaki kolor? Jaki kolor? Może się pomalujemy tym, co? Ej, co to za kolor, Rafał? Słuchaj, jak to zgadniesz... Ale jaki kolor pomadki? Nie, to jest lip coś tam... Natural. A, naturalny. Ochronna. Elegancko. Jak to Ewela zgadnie, to ja Eweli oddam wszystko. Słuchajcie, jak zgadnie, co to jest dokładnie. To? Ewela dostanie wszystko. Tak to wygląda. To rzeczywiście dla niej. Dla mnie? No. No, 10 sekund. 10. Czekaj. 8, 7, przesunę kamerę. 5, 4, 3. Nie wiem. Jeden, zasłoń oczy, ja im pokażę dokładnie co to jest. Zasłoń oczy. No dokładnie, żebyś nie patrzyła.
I muszę na to coś pokazać. Fajnego czy coś niefajnego? Ja chcę najpierw reakcję widzów zobaczyć na to. Słuchajcie. To się składa, uwaga, z knotu. Dynamit? I ze szczurów. Foremki. Nie wiem, na ściąg. Tu są tak, szczuromyszy i knoty. Co się z tym robi? Co jest z tym? Do czego to jest? Ale ile tych knotów? No tyle, ile myszy. Może tu się daje ten, zalewa się wodą i taki się takie za ogon się bierze i taka mysz wodna. Kostka lodu taka wielka. Do rosołu taką. Widzicie, pusty tutaj mystery box. No i podsumuj, Rafał, co tutaj? Ile by to kosztowało? To może z 5 zł, to już za 25. Ej, tutaj 5 zł, 5 zł, no za 5 zł, 5 zł. 5 zł, 5 zł. 5 zł. Słuchajcie, dobra. Jak chcecie wiedzieć, jak co nam wyszło z tych myszek, to zapraszam na naszego Instagrama, tutaj pod spodem jeszcze Ewela1725. I Rafa, wbijajcie. No i czekajcie na następne mystery boxa, bo już będzie droższy, tak? Dokładnie, będzie droższy i może ciekawszy jeszcze, ale ten był bardzo ciekawy. Jak dla niej, to dobra. Kto na razie. Na razie.